No siema, z tej strony Śląski Motovlog i witam was bardzo serdecznie z pokładu mojego auta Fiat Uno. I aktualnie jest ją w drodze do Głogówka, po prostu na oględzinę motocykla pierwszego, którego mam zamiar jakiś kupić na początek 125, a jest to Honda NSR, malowanie takie czarno-złotawe lekko. Więc no, jeżdżę w połowie drogi mniej więcej już. To jest na tyle, ja się z wami żegnam, do zobaczenia już potem na miejscu. Siemano, już jest po oględzinach motoru i normalnie ja osłupiał ze zdziwienia. Na zdjęciach motoru oczywiście no fajnie, bo były z daleka zdjęcia porobione, z żony z bliska. No a się okazało ogólnie tak, strasznie dużo odprysków na wahaczu. Lusterka są poharatane, czyli kaś goście musiał kiedyś rąbnąć albo Kaś przejechał przez coś. Tłumik, rura już powoli pordzewiałą. Opona tylnią klasyfikuje się do wymiany. Szczerze mówiąc, jedynym plusem to był silnik, no bo robił się jada testowo, no oczywiście gościu no miał problemy, no bo a co jak się wywala i ten, no to ale jakoś go przekonał. To żeby się jadę testową, trzeba przyznać, że motocykl w dobrym stanie pod względem technicznym. Silnik chodził ładnie, równo, zbierał się nawet tak dość fajnie na obroty. Może gościu to jest dealer, to gościu nie może za bardzo nic powiedzieć, dokładnie on tylko tyle co mu powiedział właściciel, ten co pracuje za granicą. Napęd akurat jeszcze też nawet bardzo, bym powiedział, że dość dobry w stanie. No jedynie to są, znaczy to tam lakier to jeszcze pal licho, ale no więc to jest właśnie ta opona. Choć wiadomo, że lakier byłby też się powinna, gdy już no to by się coś nowego wsadził. Ogólnie motocykl na dzień dzisiejszy kosztuje 4900. Gościu jedynie co tak mu właśnie powiedział, to może upuścić do 460, ale moja cena to była maksimum 4000 do zaproponowania. Gość powiedział, że zadzwoni, zapytał się co, jak, czy tak może być, się okaże. Nie, to trudno, to będę szukać dalej. Ja teraz się z wami żegnam, miela dali i na razie.